Dzień dobry Państwu. Centra dialogu mają bardzo długą tradycję. Zostały wymyślone, czy też tradycja została ta zainicjowana już wiele lat temu przez właśnie Klub Rotary Białej Podlaskiej. Jest to zatem inicjatywa indywidualna, klubowa, bardzo publiczna, a więc taka, która powinna oddziaływać na opinię publiczną, inspirować ją, dostarczać jej dość istotnych elementów wiedzy i zachęcać do tego, żeby zapoznać się z opiniami osób, które mogą uchodzić, i zwykle takie właśnie są, za ekspertów w ramach swoich poszczególnych dziedzin. Tematyka jest bardzo różnorodna. Zwykle, ponieważ dialog jest zjawiskiem, jest formułą, która wymaga zaangażowania przynajmniej dwóch stron. Tutaj tych stron jest więcej, bo jak wiadomo, same centra dialogu to są imprezy organizowane cyklicznie z udziałem przynajmniej 4-5 prelegentów, którzy są zarazem ekspertami w dziedzinach, z którymi są wiązani. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że dialog ma rzeczywiście bardzo konkretny, nasycony, powiem tak trochę publicystycznie, mniej naukowo, informacyjnym mięsem, jakby powiedzieli to dziennikarze, w którym poglądy mogą być bardzo różne. Różne są dziedziny reprezentowane przez poszczególne osoby, które są gośćmi w kolejnych edycjach. Ale co jest bardzo ważne, ta dyskusja, która jest prowadzona w konsekwencji przedłożonych najpierw wypowiedzi, bo oczywiście dialog jest zjawiskiem i jest nazwą ogólną w ramach tego, co nazywamy Centrum Dialogu. Najpierw mają miejsce prezentacje poszczególnych osób, które mówią na tematy, jakie sobie wcześniej wybierają, a następnie jest również dyskusja między nimi samymi i oczywiście między osobami, które są na sali. I tu mamy właśnie ten istotny problem, no bo dzisiaj spotykamy się wedle zupełnie innej formuły. Jesteśmy przecież wszyscy dotknięci pandemią koronawirusa. Zjawiska, które jest zjawiskiem niewidzialnym, ale nieprawdopodobnie niebezpiecznym. Nie tylko dlatego, że zachodzi, ale także dlatego, że jest bardzo różnie interpretowane. Istnieje tutaj w pewnym sensie kakofonia pomysłów wokół tego, czy tę pandemię mamy, czy też mamy plandemię, czy mamy sytuację, która może być niebezpieczna nie tylko z tytułu tego, że trwa dzisiaj pewien element, pewien czynnik niepokoju w naszych sercach, bo jesteśmy pewni niepokoju, bo nie wiemy, co się jeszcze może stać. Nie wiemy, jak ta nowa fala obostrzeń, której dzisiaj podlegamy, jak ona będzie długo utrzymywana. Więc to wszystko oznacza, że musimy zrobić i robimy w tym roku zupełnie inną, czy przyjmujemy zupełnie inną formułę Centrum Dialogu, w której w zasadzie ma miejsce przekaz ze strony ekspertów zaproszonych przez Klub Rotary w Białej Podlaskiej, którzy się wypowiadają na tematy, które są im bliskie, no, ale także i moja rola jako w jakimś sensie animatora tych pomysłów, bo od kilku lat mam przyjemność i zaszczyt taką rolę pełnić, dobierać właśnie ekspertów, którzy się łączą z tematyką, którą sobie wspólnie wymyślamy z członkami Klubu Rotary. Dziś to wygląda inaczej. Ta tematyka w zasadzie nie wymagała wymyślenia. Wszyscy bowiem jesteśmy, jak to już powiedziałem, dotknięci tą niebezpieczną sytuacją zwaną koronawirusem albo COVID-19. Więc właściwie inny temat w tym roku, co zrozumiałe, nie mógł być nawet spekulowany. I trudno się dziwić, że różni eksperci na ten temat chcą się wypowiedzieć i znowu mówią o tym z perspektywy swoich własnych doświadczeń. Ja zostałem w tym roku pozbawiony ewidentnej przyjemności moderowania tej dyskusji, ponieważ nie jesteśmy na jednej sali. Nie spotykamy się twarzą w twarz z naszymi obecnymi na sali widzami, którzy nas słuchają, a potem oczywiście zawsze sami zabierają głos. Więc cała ta formuła jest formułą w dużym stopniu egzotyczną i będącą pewnym wyzwaniem. Mówię to również jako wykładowca, ponieważ uwielbiam żywy kontakt ze studentami i z wszelkimi słuchaczami tego, o czym chcę powiedzieć. Dlatego, że żywy kontakt oznacza, że czasem trzeba się wysilić i zastosować coś w rodzaju chwytu będącego ripostą na prowokujące pytanie.
Czasem trzeba zmusić siebie do bardziej głębokiego przemyślenia, jeśli ktoś z sali zwróci nam uwagę na jakąś wadę w naszym rozmowaniu. Tego typu przekaz, jaki mamy w tym roku, jest zatem przekazem dość jednostronnym, ale mam nadzieję, że z perspektywy merytorycznej będzie on dla Państwa również interesujący, ponieważ powinien skłaniać, i taki jest sens robienia tych imprez, tych spotkań pod nazwą Centra Dialogu, powinien skłaniać Państwa do refleksji. Nie muszą Państwo się zgadzać z naszymi opiniami. Natomiast bardzo nam zależy na tym, aby to, o czym mówimy, stanowiło dla Państwa bodziec właśnie do przemyśleń wokół tego, co nas spotkało i o czym nie wiemy, kiedy się skończy. Ja jestem politologiem. Mój płodozmian naukowy jest dość szeroki. Zajmowałem się zawsze systemami politycznymi i elementami tych ważnych bytów w polityce. Zajmowałem się ruchami politycznymi, partiami, grupami interesu. Od pewnego czasu moją fascynacją jest etnopolityka i ruchy etnoregionalistyczne. Zajmowałem się i zajmuję się różnego rodzaju nacjonalizmami, które to pojęcie jest przewrotne i to jest paradoks, nie zawsze musi być wyłącznie negatywne. Zajmuję się też kwestiami globalnymi, takimi chociażby jak globalne ocieplenie z perspektywy działań i badań Klubu Rzymskiego. Więc mam ten podozmian dość szeroki, ale to mi pozwala właśnie uczestniczyć w tego typu spotkaniach jak te i animować je. Także dlatego, że staram się te swoje zainteresowania pogłębiać i utrzymywać na przyzwoitym poziomie. Ale jako politolog chciałbym zwrócić uwagę na coś, co z pewnością kołacze się w naszych sercach i duszach. Czego się możemy obawiać, o czym często myślimy. A mianowicie konsekwencjami sytuacji takiej, jaką dzisiaj mamy, postrzeganymi z perspektywy polityki, szeroko pojętej polityki, czyli takich działań, w które uwikłane są wielkie grupy społeczne, struktury, które są wyrazem tych grup, a więc partie polityczne, ruchy polityczne, państwa, również te osoby, które są przez nas wykreowane jako decydenci, jako ludzie, którzy reprezentując nas, winni działać w taki sposób, aby dostarczać nam komfortu. Komfortu z perspektywy także naszych wyborów. Z tym komfortem bywa bardzo różnie, ponieważ często się dzieje tak, że ludzie, których wybieramy, nie do końca potem okazują się być zgodnymi z naszymi wyobrażeniami o tym, w jaki sposób będą działać i w jaki sposób funkcjonują. Taka sytuacja jak epidemia, która ma rangę globalną, z którą sobie radzą w różny sposób różne państwa, ma istotne konsekwencje nie tylko o charakterze ekonomicznym albo bliżej finansowym. Grozi bowiem niestety bankructwem wielu gałęzi gospodarki. Taka sytuacja nie ma tylko konsekwencji o charakterze psychologicznym. Może bowiem wpływać na przykład na zmiany motywacyjne pod kątem naszego funkcjonowania jako homo sapiens, bo przecież jesteśmy ludźmi, którzy kierować się winni procesami myślenia i oczywiście szalnymi komórkami, które wszyscy podobno mamy. Bywa z tym oczywiście różnie, czasami jesteśmy nie do końca homo sapiens, czasem stajemy się, jeśli pozwolę sobie to tak strawestować, homo primitivens. Ale to wszystko oznacza, że tych zagrożeń w ramach tych poszczególnych dziedzin jest mnóstwo. Kwestia szeroko pojętej kultury. Kultury materialnej, ale i tej duchowej. To wszystko jest dzisiaj w dużym stopniu zagrożone. Wzrasta ranga naszych obaw w różnych sferach i to, że ona rośnie, w jeszcze większym stopniu napędza w nas stany pełne niepokoju i niepewności. Nie jest od tego oczywiście wolna właśnie polityka, o czym chcę mówić, ponieważ polityka ma to do siebie, że obserwujemy efekty działań politycznych praktycznie codziennie. Jeżeli dzisiaj nawet mamy wedle nowych strukturalnych podziałów nauki zespole nauki polityczne z nauką administracji publicznej, no to na co dzień stykamy się
z lepszym czy gorszym przykładem funkcjonowania tych, którzy nami rządzą, którzy zarządzają stanem kryzysowym, którzy stosują różne metody do tego, żeby okiełznać te wszystkie wyzwania. Tendencją, która jest zauważalna i staje się ona powoli już konstatacją wielu środowisk naukowych dzisiaj na świecie, jest tendencja, którą możemy nazwać pełzającym na razie, ale kto wie, czy na tym się skończy, procesem autokratyzacji systemów politycznych. Wiele różnych badań, ja biorę udział w jednym z takich badań, który ma rangę globalną, zaangażowanych w ten proces badawczy jest kilkaset osób z całego świata. Ja przez pewien czas pełniłem, nominalnie jeszcze pełnię rolę eksperta krajowego w projekcie zwanym Varieties of Democracy, czyli różnorodność demokracji. Dotyczy to pewnych procesów badawczych, które mają skonstatować, na ile procedury demokratyczne i duch demokracji funkcjonuje w większości, albo może nie w większości, państw na świecie. Z tych badań, z ich bilansu, jaki został dokonany na wiosnę tego roku, wynika, że mamy dzisiaj właśnie tę pełzającą tendencję pewnego odwrotu od wysokiej rangi systemów demokratycznych, ujmowanych jako systemy statystycznie dominujące, w kierunku systemów, które w najlepszym wypadku mogą być jakąś formą hybrydy politycznej, ale mającej w sobie wiele elementów niedemokratycznych, żeby nie powiedzieć wręcz tendencji, która będzie prowadzić do autokratyzacji struktur poszczególnych państw. Czyli zawężenia pola wolności politycznej, która jest tak bardzo ważna z perspektywy tego, jak chcemy widzieć nasze funkcjonowanie w naszych państwach. Albowiem wedle danych, które właśnie chcę Państwu przytoczyć jako pewną ilustrację, wiemy, że na pewno ponad 90 państw na świecie to są takie państwa, które dryfują w kierunku systemów hybrydowych, odchodząc od pewnych pryncypiów demokratycznych, wchodząc w proces zwany autokratyzacją systemów politycznych. Przekłada to się na około 34% ludności całego świata, co oznacza w kategoriach statystycznych ponad 2,6 miliarda ludzi na Ziemi. Czyli taka duża grupa ludzi dzisiaj funkcjonuje w systemach, które odchodzą od demokracji albo są wręcz jawnie niedemokratyczne. Tych oczywiście jest zdecydowana mniejszość. Nie zmienia to jednak faktu, że one również dzisiaj istnieją i znajdują swoich naśladowców. To jest sytuacja niezwykle niebezpieczna. Oznacza to bowiem, że to wszystko, co stanowi bardzo istotny element, zwłaszcza w obszarze euroatlantyckim, dzisiaj staje się powoli czymś zagrożonym. Z perspektywy euroatlantyckiej, celowo o takiej perspektywie mówię, bo mam na myśli i ogólnie pojmowaną Europę, i Amerykę, zwłaszcza północną, mamy jednak w tym obszarze do czynienia z bardzo dużą rangą chociażby myślenia oświeceniowego i postoświeceniowego, gdzie pojawiały się ważne czynniki związane z kwestiami chociażby liberalizmu, przejawionego w postaci respektu dla wolności politycznych. I jesteśmy z tymi wolnościami, trzeba to wyraźnie powiedzieć, bardzo mocno związani, bo też taką wspólną tradycję dziedziczymy. No ale mamy też, o tym trzeba pamiętać, znaczące obszary na kuli ziemskiej, w których w zasadzie cały ten sposób myślenia nie jest w ogóle brany pod uwagę, no bo wedle wiedzy językoznawców nie istnieje na przykład w języku chińskim pojęcie praw człowieka. To oznacza, że mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, w której to odchodzenie od wartości demokratycznych, a zatem wolnościowych, będzie musiało znaleźć jakąś inną formę akceptacji społecznej. Lub inaczej, jeżeli następuje odejście od tendencji wolnościowych, to znaczy,
że będą zwyciężały inne tendencje. Jakie? Tą tendencją, która dzisiaj ewidentnie pojawia się i akceleratorem tej sytuacji jest właśnie pandemia koronawirusa, staje się poczucie i dążenie do uzyskania maksymalnie silnego poczucia bezpieczeństwa. Czyli wolność, utrzymanie mocnej wolności jest bardzo trudne w obliczu tego niepokoju, który w sobie mamy i w którym myślimy głównie o tym, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo za pomocą działań na przykład skutecznego rządu. A więc wolność jest piękną rzeczą, o niej pamiętamy, ale w myśl reguły kolokwialnie ujmowanej jako bliższa koszula ciału, ważniejsze okazuje się zachowanie poczucia bezpieczeństwa oraz ważniejsze okazuje się trwanie przy tych, którzy w sposób skuteczny będą w stanie gwarantować nam to poczucie bezpieczeństwa. Jednakowoż taka sytuacja jest niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem, bo to może oznaczać, że będziemy coraz bardziej skłonni na to, żeby scedować nasze szczególne umiłowanie czy szczególną atencję do tej pory demonstrowaną wobec sfery wolnościowej w kierunku skutecznego rządu, który tę swoją skuteczność będzie wyrażał między innymi poprzez ograniczenie naszych praw wolnościowych, ale w imię naszego dobra. Na ten temat już jest coraz więcej interesujących analiz na naszym globie, piszanych przez wybitnych, bardziej czy mniej znanych naukowców, badaczy, publicystów. No chociażby bardzo popularny w ostatnich czasach autor książek, które były już też tłumaczone na język polski, czyli Yuval Harari, autor słynnej książki Sapiens, który w jednym z artykułów napisanych kilka miesięcy temu wyraźnie wskazał na to, że będzie wzrastać ranga tych systemów oraz tych decydentów i tych struktur istniejących w ramach poszczególnych systemów politycznych, w których gwarancja bezpieczeństwa będzie uzyskiwać skuteczną sankcję ze strony właśnie tych, którzy nami rządzą. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że sytuacja, w której mamy albo żyjemy w otoczeniu niebezpieczeństwa zwanego koronawirusem, że taka sytuacja stwarza w coraz większym stopniu alibi rządzącym ku temu, żeby w imię stosowanej interpretacji, a brzmi ona bardzo prosto, chcecie mieć poczucie bezpieczeństwa, zaufajcie nam, my to poczucie bezpieczeństwa zapewnimy, ale musimy wprowadzić pewnego rodzaju restrykcje, które będą restrykcjami, z którymi wszyscy się musimy zgodzić, ponieważ efektem tego będzie nasze wspólne dobro. Zgodzą się Państwo, że to nie jest szczególnie odkrywcza teza. Ona się łączy niejako naturalnie z obawami, że taki sposób rozumowania jako żywa przypomina trochę te prace, te dzieła, te sposoby myślenia, które znamy już z przeszłości. Na bazie sztandarową pracą, która opisuje taki system, to jest przecież słynny rok 1984. George'a Orwella, czyli Erika Blaira, bo tak naprawdę się on nazywał. Ale przy tej okazji wiele osób zapomina o innej świetnej książce, która ma rangę futurologicznej, powstałej wiele, wiele lat temu, Aldousa Huxleya, pod tytułem Nowy Wspaniały Świat. Ten nowy wspaniały świat jest przed nami. Świat kontroli, która będzie w jakiś sposób nad nami roztaczana. Przecież wyzwaniem przyszłości staje się sztuczna inteligencja. Coraz częściej o tym mówimy, zastanawiamy się nad tym, jakiego typu zawody będą zanikać. Wedle różnych danych ten zanik będzie postępował w ciągu najbliższych 25, 30, maksymalnie 40 lat. To będzie oznaczało wyrzucanie z rynku olbrzymiej rzeszy osób, które mają też swoje nawyki, jeśli chodzi o miejsca pracy, a więc to też będzie sprzyjało tej tendencji pewnego niepokoju. Niepokoju, jeśli chodzi o wielkie liczby społeczne i wielkie procesy, jakie się dzieją na naszych oczach. Taka sytuacja oznacza nie mniej, nie więcej, że winniśmy na ten temat dyskutować
winniśmy patrzeć rządzącym na ręce, winniśmy umieć odróżnić rzeczywiste intencje rządzących, które mają służyć naszemu dobru, od intencji, której efektem ma być po prostu zawłaszczanie władzy i odbieranie nam pola praw wolnościowych, które są nam absolutnie prawami przypisanymi właśnie dlatego, że dziedziczymy chociażby liberalną tradycję oświeceniową. To nie jest łatwa sytuacja. To zrozumiałe, że w warunkach zagrożenia, zwłaszcza niewidzialnego zagrożenia, ale odczuwalnego, martwimy się o nasze rodziny, martwimy się o naszych przyjaciół, martwimy się o nasz status, o naszą sytuację. Krótko mówiąc, martwimy się o nasze zdrowie i naszą pomyślność. I jeżeli wśród nas pojawi się ktoś, kto niestety może się okazać fałszywym prorokiem, ale ktoś, kto będzie miał tak daleko idący dar przekonywania, iż skłoni nas do tego, by pozbawić się tych wartości wolnościowych na rzecz fetyszu bezpieczeństwa i skuteczności, wówczas niestety może to oznaczać tendencję, albo inaczej, tendencja już jest, może to oznaczać umocnienie się tendencji odchodzenia od generalnie ważnej idei demokracji, wolności na rzecz idei skuteczności i bezpieczeństwa, uwaga, być może za wszelką cenę. Bardzo ważne jest zatem nasze spluralizowanie. Ważne jest to, żeby takie pojęcia jak społeczeństwo obywatelskie nie było tylko wyświechtanym frazesem, ale żeby stanowiło ono rzeczywistą kanwę do naszych przemyśleń, abyśmy byli pewni, że jeśli mówimy o społeczeństwie obywatelskim, to ono rzeczywiście ma miejsce, że ono nie jest tylko i wyłącznie wytworem naszej wyobraźni. Stoimy, proszę Państwa, przed bardzo trudnym okresem, przed okresem wyrzeczeń, ponieważ jeżeli prawdą są obecne spekulacje stwierdzające, że będzie nam rosnąć skala osób, liczba osób zakażonych, to będzie się przekładało na niestety obawy o to, aby nie nastąpiła zapaść polskiej opieki zdrowotnej, ale to nie chodzi przecież tylko o Polskę, to dotyczy mnóstwa krajów na świecie. I oznacza taka sytuacja, że możemy raczej liczyć się z tym, iż to poczucie niepokoju i niepewności w naszych sercach i duszach wcale się nie skończy. Ono się będzie przepoczwarzać, ono będzie miało taką trochę sinusoidalną linię rozwoju. Raz będziemy trochę w euforii, a raz będziemy czymś załamani. Będziemy w takiej sytuacji, i to jest bardzo ważne spostrzeżenie, które się właśnie ma łączyć między innymi też właśnie z polityką, będziemy zdani, bojąc się o swój los i naszych bliskich, na argumenty o charakterze mocno ideologicznym, stosowanym przez sprawnych, co nie znaczy, że summa summarum uczciwie postępujących decydentów politycznych. Są to wyzwania, które przed nami stoją, zarówno w naszym kraju, w którym mamy dzisiaj ewidentnie do czynienia z różnego rodzaju formą traktowania koronawirusa i całej tej pandemii przez rządzących jako pewnego rodzaju alibi do tego, żeby to pole wolnościowe nam zawężać. Tu nie chodzi tylko o maseczki, tu chodzi generalnie o traktowanie społeczeństwa jako tej grupy ludzi, która się ma poddawać pewnym rygorom. I co ważne, że ma się poddawać tym rygorom w sposób bezrefleksyjny. A bezrefleksyjność, proszę Państwa, jest dokładnie odwrotnością do tego, co mamy my jako specyficzną cechę naszego gatunku, czyli to, że jesteśmy homo sapiens. Refleksyjność ma być w nas, a nie bezrefleksyjność. Mamy myśleć o tym, co się dzieje, mamy patrzeć władzy na ręce, mamy dokonywać mądrych wyborów, wtedy, kiedy mamy do tego absolutne prawo. Myślę oczywiście o wyborach na różnym szczeblu. W taki sposób, abyśmy nie żałowali później albo swojej bierności, albo swojej bezmyślności, jeśli chodzi o to, kogo kreujemy na najważniejsze funkcje w państwie i kogo chcemy widzieć jako naszych reprezentantów, którzy nas nie zawiodą. To dotyczy
jeszcze raz to chcę wyraźnie wskazać, nie tylko i wyłącznie Polski. To dotyczy wielu krajów, w których tendencje w kierunku autokratyzacji systemów politycznych są dzisiaj widoczne. Są to kraje, które występują na terenie Europy, Azji, Ameryki Południowej, Afryki. I również takie tendencje widać w Ameryce Północnej. Zostaje nam tylko Antarktyda i Australia, gdzie akurat tego jeszcze nie widać, ale to nie znaczy, że i tam ta fala nie dotrze. Jeżeli mieliśmy już, idąc w kierunku słynnego dzieła Huntingtona, trzecią falę demokratyzacji, być może czeka nas rzeczywiście rozwijająca się fala tworzenia systemów hybrydowych albo po prostu fala autokratyzacji. I tylko my, proszę Państwa, możemy tę falę zatrzymać, jeżeli będziemy uruchamiać cały czas szare komórki, jeśli będziemy w stanie myśleć o nas teraz i w przyszłości, jeśli nie będziemy zgadzać się na wszystkie rozwiązania i pomysły, jakie są lansowane zarówno przez rządy w poszczególnych państwach, bo nie zawsze te rządy mogą mieć rację, często jest tak, że tej racji nie mają, ale również i z perspektywy rozwiązań globalnych. One również winny skłaniać nas do pewnych wątpliwości. To pojęcie wątpliwości jest ważne. Ono bowiem cechuje nas jako Homo sapiens. Stwierdził to pewien wybitny Rzymianin, Publiusz, wiele, wiele set lat temu, który powiedział, że wątpliwości są po to, żeby nabyć ostatecznie mądrość. Życzę tego Państwu i sobie dzisiaj i jutro. Dziękuję za uwagę. Korzystam z tej okazji, że się spotykamy, aczkolwiek wirtualnie, żeby wszystkich Państwa serdecznie pozdrowić, wszystkich członków i członkinie i członków klubu Rotary Biała Podlaska, wszystkich Rotaryn w Polsce, wszystkich tych, którzy zechcieli i będą chcieli także później jeszcze raz być może odsłuchać te wszystkie wypowiedzi, które zostały wyrażone, które zostały wypowiedziane przez naszych prelegentów. Bardzo nam na tym zależy, ponieważ jak wiadomo, każdy intelektualista funkcjonuje w niebycie, jeżeli te jego słowa nie trafiają na podatny grunt, czyli nie są odbierane jako kanwa do refleksji przez wszystkie te osoby, które przychodzą na takie spotkania, czy tak jak teraz, słuchają tego, co my mamy do powiedzenia. A w gronie prelegentów w tym roku mamy, tak jak zawsze, znakomite indywidualności. Pan profesor Marian Noga, który jest wybitnym ekonomistą, członkiem Rady Polityki Pieniężnej, związanym również częściowo i z moją uczelnią, funkcjonujący jako ekonomista od lat, człowiek doświadczony. I tak jak mam na ten temat wiele interesujących przekazów, szalenie sympatycznie otwarty także na inne poglądy. Bardzo się cieszę, że pan profesor się zgodził być z nami. Mam również wielką przyjemność zarekomendować Państwu pana Roberta Tondere, rotarianina, znakomitego aktora, występującego w Teatrze Rampa, animatora działań kulturalnych właśnie w czasie pandemii, człowieka, który wymyślił czwartkowe czytania poezji w gminie Skierdy, w miejscowości Skierdy, obok Jabłonnej. Człowieka, którego mam przyjemność i zaszczyt znać, cenić i którego wspaniale wypowiadane frazy w języku polskim pokazują, że język polski jeszcze ma się dobrze. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę.